Wydział Nauk Społecznych gościł na początku listopada Campus France. Celem spotkania było propagowanie wśród młodzieży licealnej studiowania nad Loarą w języku francuskim oraz zwrócenie uwagi, że język francuski może być atutem w poszukiwaniu pracy. Jeden z naszych bardzo znanych redaktorów swego czasu mówił, że znać język obcy to tak jakby być człowiekiem, który urodził się w kraju, gdzie się tym językiem mówi. W przypadku języka francuskiego, w związku z przebogatą kulturą Francji, znajomość języka francuskiego pozwala nam bez wątpienia wzbogacić naszą osobowość w sposób bardzo, bardzo znaczący. Natomiast faktem jest, że język francuski nie jest już tak rozpowszechniony, jak to było jeszcze z początkiem na przykład wieku XX. Monsieur Lataché, chers amis, nous savons tous très bien quelle est l'importance de la coopération internationale. Młodzież wyraziła zainteresowanie przygotowaną dla nich ofertą. Skończyłam liceum dwujęzyczne i nie chciałabym zapomnieć tego języka, bo używając go na co dzień, mimo wszystko tak naprawdę uczymy się dopiero wtedy mówić po francusku. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo dowiedziałam się, że studiowanie we Francji jest łatwiejsze niż może się to wydawać. Już w tej chwili wiem, że ze względu na to, że będę zdawał egzamin maturalny dwujęzyczny, jeżeli mi się uda, to dostanę certyfikat, będę miał taką możliwość, aby w przyszłości pewnie czynnie podjąć takie studia we Francji. Naukę języka francuskiego zaczęłam w gimnazjum, jak poszłam do szkoły dwujęzycznej. I teraz jest mój 6. rok tej nauki i powiem szczerze, że bardzo mi się po prostu podoba ten język. W trakcie spotkania można było porozmawiać z doradcami zawodowymi reprezentującymi firmy z kapitałem francuskim. Zatrudniamy osoby tak naprawdę już od pierwszych lat studiów, więc nie trzeba mieć ukończonego licencjata czy studiów magisterskich, żeby u nas pracować. Mamy elastyczne godziny pracy, które są też dopasowywane do osób, które u nas pracują, tak żeby mogły jednocześnie kształcić się dalej w wybranym przez siebie kierunku, ale już zdobywać doświadczenie zawodowe. Entuzjazmu nikomu nie brakowało. Wśród gości o Francji i jej nauce opowiadał attaché ambasady Francji w Polsce Sébastien Raymond. Et donc cette qualité de l'enseignement supérieur français qui est reconnue, c'est un atout pour les différents étudiants, qu'ils soient français ou étrangers, lorsqu'ils viennent étudier en France. C'est pour eux une carte de visite, un label de qualité et surtout un label de professionnel. Poruszano na spotkaniu ważne korzyści wynikające z wyjazdów młodzieży. Zarazem przekonywano, że Francja zadba o swoich gości. Donc déjà, ces informations sont disponibles en ligne sur le site Campus France Polska, où les jeunes Polonais vont pouvoir trouver donc des informations sur le coût des études en France. Ils vont pouvoir également trouver des informations sur le coût de la vie en France en général. Et ensuite, un troisième volet qui est très intéressant pour eux, c'est de savoir comment ils vont pouvoir financer leurs études lorsqu'ils viennent en France. À savoir que le gouvernement français, l'ambassade de France à Varsovie, Promowano także ofertę naszego uniwersytetu dla tych wszystkich, którzy chcą zacząć swoją przygodę z kulturą frankofońską. Mamy w swojej ofercie w ramach języków romańskich możliwość studiowania języka francuskiego, ale także języka hiszpańskiego i języka włoskiego. Natomiast w ofercie języka francuskiego mamy bardzo ciekawe specjalności, mianowicie można studiować język francuski na przykład z programem tłumaczeniowym, bądź też z programem tłumaczeniowym specjalistycznym i wspomaganym komputerowo. Kultura romańska wychodzi naprzeciw wszystkim Polakom odważnym i gotowym się z nią spotkać. Zainteresowanych odsyłamy do bogatej oferty Campus France, obecnej na stronie internetowej www.polonais.campusfrance.org.